W dzisiejszym filmie spędzimy 24 godziny w tym oto autobusie. Ale nie znajdują się w Polsce, tylko kilka krajów dalej. Dlatego wróćmy do początku. W poprzednim filmie z Michałem z ekipy polecieliśmy do Portugalii, gdzie zwiedzaliśmy sobie najciekawsze miejsca w Lizbonie. Aczkolwiek naszym głównym celem podróży było nietypowe Airbnb, jakim właśnie jest ten oto autobus. Będziemy w nim robić sporo ciekawych rzeczy, ale to zobaczycie w dalszej części filmu. Obiekt znajduje się w miejscowości Arabal około 150 km na północ od Lizbony. Przez całą drogę nie pisnąłem Michałowi ani słówka, gdzie jedziemy, także do ostatniego momentu nie wiedział, co to będzie. Dojechaliśmy, widzę, już na miejsce. O, stoi król. Stoi król. Co to jest? Nas puszcza. Co ty gadasz? Nie gadaj. Co nie gadaj? Czy to jest to, co myślę? Czy to jest to, co widzę? A ty to widzisz? No. To jest to. Będziemy w busie? Będziemy w autobusie 24 godziny. Ale nice, ale cool. W takim fajnym autobusie, stary. Nice, takie rusztowanie. Ale on miał być zielony chyba. Nie, czekaj, to nie jest nasz autobus. Tu nie jest nasz? Nasz autobus jest gdzie indziej. Nasz jest tam. Coming in. Yo, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Możemy wchodzić z tego busa, nie? Obszar cały jest wokół. Aha, czyli... Obszar wokół, tak, obszar wokół zaliczamy. Bardzo dobrze, bo wiesz, co właśnie zobaczyłem? Jacuzzi zobaczyłem. Tak, jest jacuzzi. No, ale fajnie. A i dlatego też chciałeś kiełbaski ze sklepu, bo czuję grilla. Tak, dobra. Tak. Spanish, Portuguese, no? No, po English. Oprawię. Więc na samym początku gospodarz tego miejsca nas oprowadził. Pokazał nam m.in. fajną tablicę z byłymi gośćmi obiektu. Okej. Okay. Oh, that's nice. That so nice! Yes, yeah, we're from Poland. Nobody from Poland was here? Nice! No way, ale zarobiste! Czy też pokazał nam jedzenie, które nam zostawił? I okazało się, że sami tutaj większość z rodzinką wytworzyli. Is that my sister the cookies? Azeite, the olive, nice, wow, so nice, okay. Ja jestem w szoku, nie spodziewałem się, że to jest takie ładne i nie spodziewałem się, że tak właśnie tu dba o detale, zobaczycie zresztą sami. Co, oprowadzenie robimy, zaczynamy od tego, potem to coś dookoła. Chodźmy do autobusu. Zapraszamy. Zapraszamy. To co, oprowadzisz widza? O kurde, ale żeś dał wyzwanie. Zapraszam! Witam bardzo serdecznie w naszym autobusie. Tutaj po lewo mamy coś do kawy, czapki, kuchenki. Dobra, to już ja zrobię to razem, dobra? Dobra, to ja może teraz. Więc tak, zaczynamy od części wejściowej. Tu się wchodzi z zarąbistymi drzwiami. Normalnymi jak do autobusu, proszę bardzo. Teraz tutaj w tej strefie. Słyszałeś co jest? Słyszałem co to jest, no. To jest nalewka taty pana, no tylko niestety nikt z nas nie skorzysta. Nikt z nas nie skorzysta, bo moje widzowie no nie piją takich rzeczy. Spoko, czyli tu mamy taką półeczkę herbaciano-kawową. Też można zauważyć, że ten autobus ogólnie jest dla wzrostu Pawła. Bo na przykład ja tutaj się nie mieszczę za bardzo. Skitu! Tu jakbyś teraz szedł prosto, to byś ci haczył, nie? No, zarobiłbym. Co jest najlepsze? Kuchnia. Zobaczmy co jest w kuchni. Kuchnia oczywiście mamy mnie. Tak? I takie fajne światełka. Bum. Tak. Co dalej? Dobra, tu odkurzasz, to nas nie interesuje. Tu spray na komary. Wiem, że ci irytują. Nienawidzę komarów. No, no to klasa. W ogóle to jest hit, widzowie, w lodóweczce. Dostaliśmy normalnie piwka, jajka, dżemy. To chyba kupione akurat? Tak. A w zamrażarce kostki lodu. No bardzo czyściutko tu jest w ogóle, bardzo ładnie. Przechodzimy teraz do części jadalnianej i do części, która jest według mnie najfajniejsza tutaj, czyli do tej wielkiej tablicy. Nie oszukał nas, jest ktoś z tego z Warszawy przecież, był tu ktoś. Jest Warszawa zaznaczona. Jest chyba nawet Kraków. To tu był. Nie. Nie, a powiedział, że pierwszy z Polski. No to wyrywamy te szpilki i będziemy jako pierwsi. Iga była. Iga, pozdrawiamy Igę. Agu była z Krakowa, a Iga była z Warszawy. My musimy dwie wbić, stare, Kraków i Gdynia musimy. Tak. Ale patrz, w ogóle z Afryki, jakieś Zambii, jakieś pojedyncze osoby. Angola. Nie, fajne, z Malediv nawet ktoś był, jakiś Malediwianczyk był, czy jak to tam się mówi. Tu mamy ciasteczka domowej roboty. Sprawdźmy ją od razu. Okay. Ciekawe wyglądają. Stare, wyglądają trochę jak te ciasteczka, ta gra, co się wycinało, kurde, kształty. Kurde, jak to było? Squid Game! Squid Game! Oczywiście, że tak. Ciasteczka ze Squid Game. Smakują, robiliście, nie robiliście chyba tych ciastek. No. My robiliśmy na odcinku, smakują podobnie. A są bardzo dobre. Widzowie, to jest jedno z lepszych Airbnb, w jakim kiedykolwiek byłem. Serio, ja już to widzę. No moje pewnie najlepsze. Najbardziej takie egzotyczne. Idziemy dalej. Łazienka. Ja widzę, ale faktycznie to jest za niskie dla ciebie, to tak śmiesznie wygląda. Ale to ma taki vibe, nie? No. To już nie tak stylać. No co, umywalka, mydła. I te mydła też robiła siostra. Naprawdę? Mówi tak, on mówił tak, że te mydła robiła siostra samemu. Prysznic. No i to tyle, no tu nie ma na czym się skupić. Ogólnie jest ładnie. Jest bardzo ładnie. Bardzo czysto. Tak.
O, wow, zostałem właśnie w głowę. Jeszcze na górze nie byliśmy. Tutaj jest podobne zastosowanie jak w gitarze, w której byłem w Rumunii. Są schody i one prowadzą właśnie tu w jedną stronę i tu w drugą stronę. I tu jest generalnie taki jakby salon, a tu jest sypialnia. No po prostu jeden z nas będzie spał w salonie i tyle. Jakaś konkurencja. Zagramy, zaraz papier, kamień, nożyca. Cyk, 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 proszę bardzo. No, tu jest gorzej niż na dole. Teraz na przykład jak weszliśmy do góry, ogarnąłem to, że zawsze marzyłem o tym, żeby mieć coś takiego w dzieciństwie. Że wiesz, taki swój własny kąt i taki malutki, tak. Fajny. To tak jakby się tak poczułem jak małe dziecko. Zauważ, że to jest mało miejsca, a to normalnie spełnia funkcje mieszkaniowe. To tak. W stanie tu mieszkać tak naprawdę cały rok, nie? To jest zarąbiste. Ciekawe jak w ogóle gościu pana ten pomysł, żeby tak zrobić. Kanapa, obrazy, jakieś gierki. Mamy domino. No to tyle, jeżeli chodzi o to. Jestem ciekaw tej sypialni, bo ona jest taka fajna, prywatna. Zapraszam. Uuu, fajnie! Ej, dobra, tu jest jak, tak jakby komfortowo. No, tak cozy dosyć. O, afera! Afera straszna, tak. Oho. Niezłe gówno, jakby to przynajmniej kto powiedział. Test wąchania. Nie śmierdzi. Nie śmierdzi, to dobrze. Jest bardzo git. Tylko ta plama, no wiadomo, mogła się nie wyprać po prostu. I można wiedzieć, ile zapłaciłeś za tę noc. 500 jakoś około. Za dwie osoby? Tak, za noc. Niesamowite. Test Przemka Pro. Nie. Pachnie nawet, no. On jest wyprany. On jest, widać, że ktoś tutaj zgrzeszył. Pan próbował to wyprać, nie doprał tego, ale jest czysto. Właśnie też ogólnie nie ma na sobie, wiesz, żadnych włosów, żadnej suchej skóry, bo sucha skóra nawet się zdarza. Jest czyściutko, po prostu, no po prostu ktoś naplamił, coś się nie doprało, ale generalnie git, nie? Jakby jest wyprane. Idziemy na dwór, bo tam też jest dużo ciekawych rzeczy. A dobra, już myślałem, że się zamknęliśmy już od środka. Wtedy byśmy tu być może dłużej niż 2-4 godziny spędzili. Strefa przyautobusowa, taka jadalniana. Tak, mamy tam grill, zlew, śmietnik i stół, obok. Obok jest coś niesamowitego. Tylko jeszcze niestety nie... jest za zimno. Na to obok? Znaczy, gościu, patrz na to. Jak wejdziemy tam, później tu i znowu tam. To będzie klasa. No, to będzie można zrobić. Tu sobie odpoczywasz, prysznic masz? Prysznic tam jest. Człowieku. Nie, to chyba trzeba odkręcić. No, nie działa chyba, ale można to wybaczyć. Tak, wybaczamy. Tutaj mamy właśnie ten basenik nasz. Temperatura wody nie jest najgorsza, moim zdaniem. Jest taka w sensie letnia, ale w kierunku zimnej. Nie, no nie jest zła, ale jest chyba za zimna tą temperaturę, żeby tak owejść. Co teraz zobaczycie, to w sensie rozwali wam łeb. Chodźcie. Tak. Powiedzmy, że jacuzzi opalane drewnem, czyli podgrzewa się po prostu od ognia, który jest podgrzewany od drewna, w sensie zarobiste. I na razie jest taka ciepła, ale później będzie mega gorąco. No wieczorem, a jutro rano, człowieku, będzie taka. Ja jestem pewien, że gościu sam zbudował tą balę. Mi się wydaje, że to jest bala. Że sam gość to zbudował. Nie zdziwiłbym się. Nie zdziwiłbym się. On to sam zbudował, nie? Tak. W sensie, no jakby nie sam autobus zbudował, ale wnętrze całe zrobił samemu. I tam właśnie stoi ten drugi autobus, który nas zmylił na wjeździe, który robią i będzie w przyszłym roku. No poza tym jest tu plac zabaw i tak naprawdę to jest wszystko, nie? Ale nie, to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Okej, to jest, nie wiem. To nie jest wszystko. Tak, wiesz, widziałeś, to chodził tam. Tu możesz doświadczyć bycia kierowcą autobusu. Normalnie nie wiem, czy wiecie, ale tym autobusem można jeździć. No, skam legit. No skakuj, no. Dobra, skakuj. Tu mamy ręczny. To jest ręczny? Tak, chyba tak. Da się go spuścić? No. Mogę cię pchnąć teraz? Nie mogę. Tu mamy ręczny, elegancki hamulec. No, kierownicy nie da rady się ruszać. Ale w ogóle jestem ciekawy, z jakiego roku jest ten autobus. Jest ten autobus, nie? Mi się wydaje, że tak lata 50. Co to jest? Światełko! Co ty gadasz? Czyli tu też ktoś może spać. Elegancko. No, to jest nie tak. Nie, no to musi być fest stare. To musi być taki autobus z lat 70., 60. Fajne, giga fajne, fajnie zadbane. Porównałbym to trochę, widzowie, do helikoptera, w którym byliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie ten helikopter. Tylko porównałbym to jakby atrakcją i wiekiem, z jakiego był helikopter, ale to, jak to wygląda w środku w stosunku do helikoptera, który był cały pognity, śmierdziało w nim i była tragedia, to jest naprawdę sztos. Polecanko, jak będziecie w Portugalii. Idziemy jeść. Witam bardzo serdecznie na kontencie rozpalania grilla. Ogólnie jestem totalnym gałganem, a pochodzę z gór i totalnie nie mam pojęcia, jak to podpalić. Znaczy, jakieś pojęcie mam. Wiem, że to jest rozpałka, wiem, że to jest zapalniczka i wiem, że to muszę podpalić. Ale jak to wyjdzie, nie mam pojęcia. O, widzicie? Ładnie się pali. To jest rozpałka. Teraz naszą rozpałkę dajemy do środka, żeby to się mniej więcej jakoś tliło. I pyszny grillek z mojego ognia będzie robiony. Ej, tak szczerze byłem pewien, że to będzie trudniejsze. Dłużej dostawiałem statyw, niż rozpalałem to ognisko. Jakoś to poszło. Ej, ładnie ci to wyszło. No, tak szczerze. Kurde. Te szłyczki przygotowałem już. Ula, la, la, la. To on rozpalaj, a ja idę przygotować piersi. Dobra. Wydaje mi się, że jest nie najgorzej. Popatrzcie na to. Pali się. Tutaj brykiecik. Dostaliśmy przed chwilą od Pawła.
pyszne szaszłyki. Zobaczcie, jak to wygląda, przecież to jest moje coś, że to będzie przepyszne. Tak wygląda brykiet. Delikatnie, coraz bardziej się żarzy. O, ale tutaj wam pokażę lepszy przykład. Tu już elegancki brykiecik, zaraz patrzcie z pierwszy, o to właśnie nam chodzi. Patrzcie, ona się tylko tu nie gasi. Patrzcie, patrz na to. Widzicie? Nic się nie działo, co złego to nie. Patrzcie, jeszcze raz. Szkoda. Wszystko dobrze? Ale widziałeś coś? Widziałem latający ogień. Nie, co ty, to się tylko wydaje. Zabawy ognie Michała może były trochę niebezpieczne i nie warto je powtarzać, ale to, co się wydarzyło, zaraz mogło spalić nam autobus. Okazało się, że na czarnej kuchence leżała czarna zapalniczka, której my po prostu nie widzieliśmy. Ja odpaliłem garnek i nagle zapalniczka wybuchła. Na szczęście nic nikomu się nie stało i żaden przedmiot nie ucierpiał. No może oprócz zapalniczki. Niestety audio z tego nie ma, bo odpiął nam się na ten moment mikrofon. Widzę, jak właściciel przyszedł i zapalił nam światełka tutaj, od razu zrobiło się klimatyczniej. Plus, patrzcie, ten autobus od przodu w ogóle jakiś słodki. Kozackie. I te światła jakby się automatycznie odpalają. Jeżeli chodzi o jedzonko, to sytuacja na grillu już widzę, że jest powoli pod kontrolą. Jest dobrze. Trochę za bardzo się jeszcze fajczy, ale zaraz będziemy wrzucać. To jest jakby specjalne, wie, żeby się rozgrzało teraz metal. A, tak? Ale wtedy będzie okej. Totalnie robiłem tego na oko i totalnie wszystko jest pod kontrolą. Tak samo jak twój ogień w kuchni. Tak. Nie pokazywaliśmy, jak tutaj działa klan. A, bez kitu. Tutaj mamy taki guzik, który musimy kliknąć stopą i tutaj cyk, nagle woda leci. Więc zmieniamy rączki i będziemy dawać nasze jedzenie do gorilla. Widzowie, mamy makaronik gotowy, mamy mięsko gotowe, możemy zajadać. Tak szczerze, Paweł się wszystkim zajął, ja zamulałem pipkę i nic. Nieprawda, nie rozpaliłeś grilla i tak dalej. Jestem ciekawy, jak ten makaronik wyszedł. Klasunia, pyszniutki. Jestem ciekaw, jak piersiawa wyszła. Patrząc na to, że mieli tu trzy przyprawy, to wyszło git. O kurde, ej serio, mega dobry sos. Piersiawa, kaszna, taka sucha, mega. Ale trzy przyprawy i najlepszy kucharz. I tak wyszło. Widzowie, dwie sypialnie, dwóch pięknych mężczyzn, którzy chcą spać tutaj. Papier, kamień, nożyca. Trzy, cztery. Co ty mówisz? Czupaga! Nie! Co ty robisz, chłopie? Skąd ty jesteś? Trójmiasta. Ale chłopie, skaraka mi się robi raz, dwa, trzy. Okej, dobrze. Raz, dwa, trzy. Yeah! Kurde! Nie no! Jakby w sensie Jaworek. Paweł, ja ci bardzo dziękuję za to, że mnie tutaj zabrałeś. Nie no, ja idziesz tam! Nie, idziesz tam! Wygrałeś! Ja ci naprawdę ją stopię, ale jak nie chcesz. Nie, idź tam, śmiało, jakby widzę, nie ma problemu, ja mogę tam się przestać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie, elegancja. I widzowie, tak na dobrą sprawę jest, która? 20 prawie, nie? By dzisiaj już nic nie porobimy, jest ciemno i tak dalej, za to jutro porobimy dużo ciekawych rzeczy. My teraz idziemy poobgadywać ekipę i widzimy się rano. Nie no, idziemy sobie Gen Z obejrzeć. Pa. Dobry widzowie, troszkę sobie pospaliśmy, jest późno dosyć, ale zostało nam jeszcze nieco ponad 5 godzin tutaj, także mamy dużo czasu. Wstaję, idę się wykąpać, ogarnąć i wtedy obudzę Michała, chyba że sam wstanie, bo jak się generalnie ruszasz, to ten autobus się cały telepie, także jak zacznę się ruszać, to możliwe, że się obudzi od telepania autobusu. Ale powiem wam, że dobrze mi się spało, nie pamiętam, kiedy ostatnio spałem 10 godzin, a tutaj tyle przespałem. Także fajnie. Wykąpany, ogarnięty. Michał przed chwilą wstał i właśnie też poszedł się kąpać. Teraz on się kąpie. Idziemy, widzowie, na dwór ogarnąć jedną rzecz, bo musimy koniecznie z tego dzisiaj skorzystać. Ale fajnie, że tu jest ciepło. Że można wyjść sobie tego w krótkim rękawku bez problemu. Dobra, chodźmy do tej bali. W sensie do tej bali, beli, nie wiem jak to się nazywa. Widzowie, musicie koniecznie dać coś w komentarzu, jak to się nazywa. To jest chłodne i trzeba tu nagrzać, koniecznie trzeba tu nagrzać. O! I dostaliśmy koszyk już z pieczywkiem. Jestem ciekaw, czy to faktycznie jest takie pieczywko samorobne, skoro nawet mydło jest to samorobne, czy jednak jest to pieczywko ze sklepu. Czuć, że samorobne, o ja, widzowie. Ale będzie śniadanko jedzone zaraz. Jadanie gotowe! Witam bardzo serdecznie. Korzystałeś z tych ich mydeł, czy nie? Korzystałem, no. I jak ci się korzystało? No jak mydło. Jak mydło? No, a tobie? Nie, ja mam wrażenie, że czuję się taki niedomyty. Serio? Ale to może kwestia tego, że on jest naturalny, a nie chemiczny. Możliwe. Może przystało. To kwestia tego, no. Zapraszam. Afera straszna. On się cały czas bije, Michał się cały czas bije głową, nie? O tutaj o to rzeczy. To jest masakra, dobra, nie ma. Ja
to pysznie wygląda. Chłopie, dostaliśmy pieczywko, które oni sami piekli, dotknij sobie. Sami piekli? Tak, na 100%. No. Mi się wydaje, że to będzie najlepsze pieczywo w moim życiu. W sensie, no, serio. Dotykałeś czy nie? Kroiłem go. A, no tak, no przecież. Widzowie, niestety właściciel mi nie odpisał, a chciałem, żeby odpalił nam to... Nie wiem, jak to się nazywa dalej! Bala, mi się wydaje, że to jest na pewno bala. Przecież mam internet, psie bala. Bez kitu, no, tak chodzimy, chodzimy i cały czas bala, jacuzzi... Po angielsku to się nazywa hot tub chyba. Bala taki tryb, no właśnie. Bania! Bania! No to... O, no, ale byłeś blisko. Byłem blisko. Byłeś blisko, tak. Więc musimy odpalić naszą banię, bo ja bym chciał, chociaż nie wiem, czy ona się w 3,5 godziny nagrzeje, bo zostało na 3,5 godziny. Nie ma szans, moim zdaniem. Ale można zawsze spróbować. Można spróbować. Patrzcie, tutaj mamy. Widzowie, chruścik, proszę bardzo. Bierzemy trochę chruściku. Wrzucamy chruścik. Nie wiem, co. Nie wiem, że nam ogień się popsuł. Nie, raczej nie. Pokaż. No on zgasł. Chyba zgasła. Ale czyż mamy drugą. Przyjechali chłopacy z miasta. Kurda, co jest? No, ale wie strasznie. O, i tu elegancko. No ty, to masz łeb jednak. O, i fajnie. No i klasa. Jeszcze trochę tego włożyć. Tak, jeszcze trochę tego chrustu. Dobra, poczekajmy, aż to się podpali i wtedy rzucimy duże drewno. Dobra, i tak... Klasa, udało się. Kurde, panie. Let's go. Poczyścimy troszkę. Pięknie. W międzyczasie, jak tam się tam grzeje, to można wbić szpileczkę, tylko mamy, patrz, te dwa bilety są dla nas, że byliśmy w autobusie, to jest bilet skasowany, a karteczka jest jedna. Afera straszna. Co teraz robimy? Wbijamy Warszawę po prostu? Że środek? No, że środek, ma to sens, z Warszawy wylecieliśmy, to no właśnie. Zrobić. Długopisu nie znalazłem, ale znalazłem ciekawostkę. Z Wielkiej Brytanii jest ten autobus. Nice! Ja nie pomyślałem nawet o tym, że on może być z Wielkiej Brytanii, a przecież tam faktycznie dwupiętrowce jeżdżą, nie? A nie jest napisane z jakiego roku? Od 30... Że budowane od 1937 do 54. Czyli ten może być, ten autobus może mieć 70 lat. 69 lat, idealnie. Bez kitu, no najmłodszy może być ten, 69 lat. Swoją drogą, właściciel wysłał nam filmik budowy tego autobusu, obejrzeliśmy go i niesamowite jest to, że oni go rozbierali do podstaw. W tym momencie widzicie to na ekranie, jakby on jest cały rozebrany i zbudowany na nowo. Coś pięknego. Przyszedł pan dać nam długopis i prowadzi nas do tego starego autobusu, co tam jest, żeby nam go pokazać. What's the year of this bus? Okej, 1970s. 1970. Green... 50. 50. Okej. Okay. Oh, nice, czyli tak jak mówiliśmy. No. 90, nie, tak. 70 lat, no. Tak, 70 no. lat, no. Wow. From where you get this bus? England is German. Ah, this is German, okej. Okay. Yeah. Daimler? Daimler, yeah. Mercedes. Yeah, Mercedes. Mercedes. To jest Mercedes, no. Ja nie mogę. Zarąbiście to wygląda. Ej, co, te stoły tu są normalnie. No. Jak ze stołami. O to. No, fajnie. Klasa. To jest PKP u nas. Trochę tak, no. Nie wiem, że zobaczyli autobus, to jeszcze mamy długopis. O! Mamy długopis przecież, oczywiście, że tak. Proszę bardzo. Jak to trzeba podpisać ładnie? Tutaj trzeba, jest tak, jest november, czyli listopad. I tutaj musisz napisać... Dobrze piszesz, czy tak się... mega brzydko piszę. Ja też mega brzydko. No to się dogadaliśmy. Dobra, daj spróbuję. Paweł. Michał. Let's go. Ciekawe, czy ktoś z swoich widzów przyjedzie właśnie tutaj i to zobaczy. Zobaczymy, jak przyjedziecie, wyślijcie mi DM-ka. I dawaj, Warszawa, nie? Warszawę wbijamy. Polska. Jest Warszawa już wbita jedna, to wbijamy drugą Warszawę. Cyk. Wbite. Jesteśmy wbite. Pięknie. Tak kminiliśmy w ogóle, widzowie, bo po tym widać, że była tutaj masa osób. I jesteśmy ciekawi, czy jest taki moment, że oni to ściągają, bo nie ma miejsca, czy nie. Także zobaczymy, jak ktoś przyjedzie za 2-3 lata na przykład, to zobaczymy, czy nasze będzie. Dokładnie tak. Ciekawe. Za niecałą godzinkę, widzowie, będziemy musieli się stąd zmywać, no i niestety woda tutaj, no, jest kurczę jeszcze taka letniawa. Temperatura powietrza takie 17 stopni, nie chcemy się przeziębić, dlatego raczej chodzić nie będziemy. No niestety to są minusy wynajmowania czegoś tylko na 24 godziny, no bo wczoraj wieczorem, zanim się to nagrzało, to było już późno. A dzisiaj rano, zanim to się nagrzało, to musimy już jechać. Także niestety z naszej bani nie skorzystamy. Moi drodzy,
To było na tyle. To było na tyle? To było na tyle, dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję za cudowną wyprawę, gdzie mnie zabrałeś, Portugalia piękna, Lizbona. Myślę, że było fajnie. Tak, bardzo się cieszę. O to chodziło, bo tutaj wiecie, generalnie te nagrywki miały być po to, żeby Michu się nauczył. Ale z uwagi na to, że robimy je po roku, to Michu już umie. Dlatego zrobiłem taki chill dla niego. I przy okazji mam nadzieję, że fajny content dla was zrobiliśmy. Także subskrybujcie, lajkujcie, zapraszamy na nasze Instagramy, będzie fajna fotka. I widzimy się już niebawem. Pa, pa. Cześć. Na razie.